Dobrze, to bo pytam o to, żeby wam podać te kategorie duchów, żebyście to rozpisały, bo tutaj Ola mówiła o tej, słuchajcie, klamce, więc ja powiem, kto to robi. Macie tutaj tych duchów, zacznijmy od tego najbardziej, który się pojawia. Ja wam podyktuję może, nie będę pisać wszystkich, bo to jest za dużo. Duch niedoskonały. Musicie ich, że tak powiem, rozpoznawać. Kiedy on przychodzi? Jak znamy, to jest... znacie określenie takiej ciemnoty? Jak była kiedyś za czasów, bardzo dużo ludzi takich, no nie chcę tutaj obrażać, jakichś takich bardzo konserwatywnych, którzy stoją w to jest taki egoizm, przez niego przemawia, pycha i taka trochę, to jest taki duch trochę taki ciemny, nierozwinięty. On przychodzi wtedy, kiedy autentycznie walczy z dobrem, czyli on wprowadza w nasze życie zło, to jest duch niedoskonały. I jeżeli wy postępujecie źle, nagle tracicie znajomych, przyjaciół, jesteście bardzo kłótliwi albo staracie się wywrzeć na siebie, tak jak Grażynka wtedy. Ja wyrzucę go z domu, będę miała spokój. Na pewno miałaś tego ducha niedoskonałego, bo on cię do tego prowokował, sprowadzał. Byłaś egoistyczna, miałaś w sobie pychę i no i przez to, że zlokalizowałyśmy to podłączenie, no to wtedy człowiek ma spokój. To jest duch niedoskonały, który najczęściej, słuchajcie, do nas przychodzi. My nie jesteśmy sobą. Macie wrażenie, że moje myśli to nie moje myśli, to ktoś mi podpowiada, nie wiem z kim ja jestem, kto przy mnie stoi, dlaczego ja mam takie sytuacje, a nie inne. O co tu chodzi w ogóle? Przecież ja tak nie postępuję. To jest duch niedoskonały. A jest możliwe, że powiedzmy przez cały dzień wcześniej przychodzi duch i przez cały dzień czuje to, co on czuł przed śmiercią? Ale oczywiście. To pokazuje? Odbieracie takie informacje od niego, to co, tak jakby nasze ciało wprowadziło się do tego ducha. Albo on przekazuje wam wiadomości i macie się niczym innym nie zajmować, tylko tym. Tak, Madziu, odbierałaś to? Jakie to były informacje? Że ktoś odchodzi, że ktoś umrze, tak? Znaczy to była osoba, która już zmarła i pokazywała mi, co, dlaczego tak się stało. W jaki sposób? Co czuła. Ale to też jest duch niedoskonały. Ale to było do momentu, aż odpowiedniej osobie to przekazało. Dobrze. A osoba, która zmarła za życia, jaka była? Ja jej nie znałam. Czyli nie wiemy tak naprawdę. Nie wiemy, jakie informacje duch przekazuje, ale mogło... A jednak prawdziwe. I o niczym innym nie da wam myśleć, tylko o tym, żeby przez nas przechodziły takie informacje. I nie wiem dlaczego. My zupełnie w ogóle jesteśmy w innych okolicznościach, albo jesteśmy w pracy, a nagle pyk, przychodzi jakaś myśl, tak? Albo przychodzi do nas jakaś sytuacja, oby dobra. Natomiast jak czujemy niepokój, przeważnie duchy niedoskonałe wprowadzają w nas niepokój. Jejku, czegoś się boimy, jestem dzisiaj taka niespokojna. Przecież na pewno macie takie sytuacje tysiące. Wychodzisz do pracy i już jestem niespokojna. Albo po jakiejś osobie jesteście niespokojni. Czyli spotykacie się z kimś i czujecie niepokój. Jedna energia, czyli jedna osoba drugiej jest w stanie przekazać ducha niedoskonałego. Czyli on się... Moniczko, byłaś tu na środku? Byłaś. No to jak cię głaszczę, to znaczy, że nic złego. Możliwe, że cały czas Markus chce z tobą rozmawiać. Kto mi tu wysypał? Mamo, pilnuj mi tu. Duch niedoskonały, to jest właśnie ten. Przez nas przemawia pycha,
mamy ducha niedoskonałego, bo on wszystko robi na opak. Ale duch niedoskonały nie jest jeszcze taki groźny, dlatego że to, że wprowadza w nas niepokój i przemawia przez nas egoizm, i to jest to do oddalenia. Drugim duchem, który jest najbardziej chyba taki uciążliwy, to jest duch lekki. Ktoś by powiedział, ale duch lekki to jest przecież taki na pewno spokojny. Właśnie on powoduje drobne u nas sytuacje typu ciągle mi się coś dzieje, jak nie mi zepsuje się samochód, to gdzieś nie dojadę, to mi się zepsuje komputer, to są duchy lekkie. One to powodują. Giną mi przedmioty. Nie wiem, gdzie to dałam, zgubiłam, albo ktoś mi wyciągnął portfel, albo coś mi zginęło. To są duchy lekkie. One są tak złośliwe, że one uczestniczą człowiekowi wtedy, kiedy wprowadzają się do jego życia i wprowadzają zamęt. A syn ma złe oceny w szkole. Dobrze się uczył, a nagle nie wiem, co się dzieje. Nie mogę sobie z niczym poradzić, na nic nie, ale one uczestniczą człowiekowi w takich drobnych sprawach też rodzinnych, że nagle z tego dobrego małżeństwa, czy z, nie wiem, u moich rodziców się może też coś dziać i zauważam, że oni nagle się zaczynają kłócić. Wtedy wchodzi duch lekki, czyli on towarzyszy takim drobnym sytuacjom. I dlaczego ja wam o tym mówię? Że powinniście znać kategorię tych duchów, bo jak wiecie, że są takie sytuacje, że giną mi przedmioty, albo ciągle mi coś się psuje, to on to doprowadza. I mówimy tak, duchu lekki, odejdź, bo ja wiem, kto ty jesteś. Odejdź, nie wracaj i nie rób zniszczenia też innym. Nie odprowadzajmy komuś następnemu, bo tego nie wolno robić, tylko odejdź do światła, tam jest twoje miejsce, tyle, bez szkody dla nikogo. Bo jak odprowadzimy to koleżance czy znajomej, no to no po co mamy robić komuś problem, prawda? A możemy to zrobić, bo on, aha, to jak nie u ciebie, to ja sobie pójdę do kogoś innego i będę robił. Mówimy, ale jeżeli już o tym mówię, to powinniśmy zwracać na to uwagę. Nie odprowadzajmy tego ducha komuś, tak? No, duch nieczysty. Duch nieczysty. To jest właśnie o tym, co ja wam mówiłam, że sieją niezgodę między nami i nieufność. Jak żeśmy komuś ufali, mężowi, przyjacielowi, koleżance, szefowej, nagle duch nieczysty wprowadza nieufność. Nie ufam nagle tej osobie i nie wiem dlaczego. On jest bardzo kłótliwy, czyli wprowadza u was bardzo duże taką kłótnię. To jest duch nieczysty. Że nie wiem, no chcę się z kimś pokłócić i mam z tego bardzo dużą ulgę. On się wprowadza bez konkretnych motywów taki duch. Człowiek u Grażynki też mógł wtedy być, bo on wprowadza właśnie taki niepokój, taką kłótnię. Jak mówiłam, duchy nieczyste, one żerują, słuchajcie, też na osobach słabych. Zobaczcie, ile ludzi jest w depresjach, w chorobach. Nie tylko, że oni nie mogą z tej choroby wyjść i ciągle się z tym borykają, ale mamy taki stan depresyjny, nagle nasza odporność spada, jesteśmy słabe psychicznie, przeżywamy coś, mamy jakiś bardzo trudny okres w życiu, czy z pracą, czy ze związkami. Wtedy, kiedy nasza energetyka, słuchajcie, słabnie, on sobie wprowadza kanał, już się wprowadził. Czyli wiadomo, że każdy człowiek wcześniej czy później taki stan przechodzi. Mniejszy, większy, ale przechodzi. I on w tym momencie wchodzi sobie kanałem i jest duchem nieczystym. Czyli wprowadza właśnie, żeruje na naszej słabości i robi wszystko, właśnie tą kutliwość. Nagle dostaje tej energii, ale tej złej. I to, no. Tak, to jest otwarcie sobie kanału. On w tych osobach słabych, jak aha, ty jesteś słaby, do osoby mocnej nigdy nie wejdzie, żaden byt, żaden. Ja jestem mocny, stoję mocno na nogach, mówię to wszędzie wobec, chociaż nawet moje myśli gdzieś tam uciekają, wcale taki mocny nie jestem, ale nie pozwolę sobie na słabość.
One też wprowadzają ofiarami takiego ducha nieczystego. Są osoby, to co mówiłam, i mocne, ale nie mocne w sensie energetyki, tylko takie, które są uczciwe, aż za uczciwe. Wszystkiego się, no to jest takie coś w naszych czasach zjawisko takie, no nie do końca. Taki bardzo przepraszający za wszystkie, czy taki dobry, uczciwy. I duch sobie myśli, zaraz, jak ty jesteś taki dobry, wszystkim tak dobrze życzysz i taki jesteś, wszystkich kochasz, to się też, to, jego ofiarą może być taki człowiek, może być. Ze wszystkim się zgadza, nie ma swojego zdania, jest dobry, uczciwy, też niestety przychodzi duch nieczysty. I pamiętajcie, jeżeli my ich wtedy podzielimy na takie kategorie, to my bezpośrednio go nazwijmy duchu nieczysty, odejdź stąd, odejdź do światła. Ja nie chcę taką osobą być. Jest to skuteczne. Bardzo. Bardzo skuteczne, bo ja wam mówię o tych kategoriach, że jak my się do niego tak zwracamy i go tak nazywamy, to zobaczycie, będziecie mieć spokój, bo ja ich odróżniam. Jak ja na przykład mam włączanie i wyłączanie telewizoru, co się bawią, to ja mówię, duchu lekki, zostaw, odejdź, proszę cię, odejdź, nie bawcie się. Jest spokój, bo ja go nazywam. On chce, żebym ja wiedziała, jak on się nazywa. Ale wy musicie się tego nauczyć. Trzeba wiedzieć, przepraszam. Trzeba wiedzieć. Wystarczy powiedzieć. Ja miałam, mam takie czasami sytuacje, we śnie też miałam. Ja wyczynam ducha złego. We śnie, na śnie, bojąc się. Wiedziałam podświadomie, że to jest zły duch. A co powiedziałaś? Odejdź duchu, ja się ciebie nie boję. Błąd. No nie wiedziałam. Błąd. Jak ty mówisz, Krysiu, że ty się nie boisz, to dopiero ci pokażę Katarynkę. Ale wracają. Słuchajcie, nigdy nie przeklinamy. Nigdy. Ja wiem, że ludzie nie mają wiedzy na ten temat. I dopiero teraz mamy taką świadomość, że są duchy, jak z nimi postępować. Nie przeklinajmy. Nie używajmy złych rzeczy w stosunku do nich, nie straszmy ich, bo ludzie już z bezradności to mówią i mówią wy tam albo przeklinaj, to jest najgorsze, co możecie zrobić, albo odejdź stąd, ja się ciebie nie boję. No to właśnie, to dobrze. Może być, Krysiu, na chwilę spokój, nie chciałabym, żeby wrócił, ale miej taką świadomość. Tak. W Barcelonie działam, w Kijowie też, postacie ciemne, które mi się przyglądały, ale ja po prostu nie zareagowałam, wróciłam się tyłem. Nic nie powiedziałam, bo nie wiedziałam, kto to jest. No jeżeli możemy tak reagować, to dobrze, ale ktoś inny się tego wystraszy. Wystraszy się i będzie po prostu łapał się wszystkiego, odejdź stąd, wyrzucam cię stąd, ja się ciebie nie boję. Nie wolno mówić, że się nie boimy, bo tak naprawdę mogą nam zrobić większą krzywdę, ale jak wracają, to już wracają z wszystkimi koleżkami. Z wszystkimi. To znaczy ja powiem tak, ja wierzę w modlitwę, ja mam różańce codziennie. A z jakiej czakry korzystacie, jak rozmawiacie z duchami, albo ty, Krysiu? Ja nie korzystam z żadnych. Ja to robię rozumiesz ich mowę, ich szepty, jak przychodzą, jak się przyglądają, na ile ich widzisz? Znaczy, ostatnio to w ogóle było takie nieprawdopodobne coś dla mnie, że wyjeżdżając samochodem, dlatego się zdecydowałam tutaj to znaczy, po śmierci mamusi miałam wiele znaków. To jest ta historia, bardzo sobie zapisuję to. Mówiąc o tym, że mamusia mi opowiedziała całą historię swojego życia po śmierci, gdzie znalazłam przodków, groby przodków. To było nieprawdopodobne do znalezienia. Ciarki mam, są tutaj przodkowie. Oni mi towarzyszą, to są przodki. Co mama miała z ręką, Krysiu, przepraszam? Nic nie miała. A nie miała jakiegoś paraliżu? Znaczy troszkę tam kostki może ją tutaj, bolało ją trochę, rzeczywiście lewe, prawa chyba, albo lewa. A kto pisał lewą ręką? Nie. Chyba, że przodkowie, bo ja wiem, że oni są... Bo ty masz bardzo dużą opiekę. Z linii,
i byłam też, to też jest następna, ale to tak. Aha, że masz opiekę od kogoś, kto pisał lewą ręką. I od kobiety. Od kobiety, kto pisał lewą ręką. Ale ktoś niski. Niski. Jest tutaj więcej. Natomiast to, jak ty mówisz o tym spotykaniu się tych duchów, to słuchajcie, to jest pierwszy krok do ich, to oni chcą sobie otworzyć do was portal. I jeżeli wy mówicie w taki sposób, że no bo tak reagujecie, odejdź stąd, bo ja się ciebie nie boję, to nie, bo on wtedy powie, aha, to ja przychodzę do ciebie, chcę się z tobą skontaktować, chcę ci pokazać, że otwieram do ciebie portal, a ty mi mówisz, że się mnie nie boisz i mam stąd odejść? Nie. Nie, nie wolno, bo to jest pierwszy znak, że one otwierają sobie do ciebie portal, coś widzą w tobie, że możesz się skontaktować, ale on po takim twoim odzewie przyjdzie z wszystkimi ciemnymi duszami, pozbierze wszystkich tabun tych koleżków i powie, ten jest lekki, ten jest niedoskonały, no i teraz się zaczyna. Ja mówię, to w jakiej formie powinniśmy mówić takiej stanowczej prośby, tak? Prośby. Ja ci nie znam, może jesteś duchem niedoskonałym, może jesteś duchem lekkim, to ja cię odprowadzam do światła, nie czyń mi zła i tyle. Ale nie wolno na zasadzie mówić, ja się ciebie nie boję. Bo, jeszcze raz wam tłumaczę, do mocnej energii nigdy nie przyjdzie duch zły albo taki, który chce nam zagrozić. On nam pokazuje znaki, ale my nie możemy wtedy tworzyć symboliki typu, no to ja cię teraz tu załatwię, masz mi odejść w tej chwili i ja go przeklinam. Nie, bo one mają taką siłę, że przychodzą i naprawdę robią wam krzywdę. Czy ja, panie Tadeuszu, przy naszej pracy, oczyszczania i tak dalej, czy pan kiedykolwiek słyszał, że ja się z nimi źle obchodzę? Bardzo delikatnie. One tak siadają koło mnie i nie słuchają, mi śpiewają. Ja mówię, przestańcie mi śpiewać o 4 nad ranem. Więc to jest, słuchajcie, no to jest ogrom tej pracy, którą ja muszę wykonać, ale takie... No. Nie wiem, czy ktoś widział go, duch znam. Tak. I tam właśnie było pokazane, jak te duchy funkcjonują. No i słuchajcie, i o tym, co mówi Ola, bo tam też był taki, też była taka postać, jak Swayze znajduje się w tym pomieszczeniu, gdzie niby ta medium, nie medium, nagle, tak, się wyśmiewa Swayze, nie na, ale medium, nagle oświecenie. Kto tu jest? Ona się odwraca do tyłu, to ty mnie słyszysz? I on dopiero wtedy wierzy, że on ma z nią kontakt, tak? My też możemy tego doświadczać. Rozmawiajmy z nich, ale nie na zasadzie, że ich wypędzamy, wyrzucamy, albo ja się ciebie nie boję. Zmieńcie język. Czyli wiesz, jeżeli możesz mi pomóc, to ja pomogę tobie. Zacznij się od tego. Bo one przychodzą po coś. W naszym programie jest po co przychodzą zmarli. Czasami przychodzą po sprawiedliwość, właśnie te niedoskonałe duchy, te lekkie i tak dalej, że coś im się zadziałało, stało i od tego są specjaliści, żeby je odsyłać. Ale jeżeli przychodzą na przykład po modlitwę albo duchy przychodzą takie, które chcą otworzyć sobie do nas portale, a może ty mnie z tą rodziną skontaktujesz, a może jak ja będę przychodził do ciebie i będę ci dawał jakieś znaki, to ja myślę, że one czekają na odpowiedni moment i one będą z wami rozmawiać i wy je usłyszycie. Kończymy kategorię duchów, później wrócimy, jak się kontaktujemy z duszami, to wam pokażę. Skończyłyśmy na duchach, nieokrzesane. Właśnie te duchy nieokrzesane, one są bardzo podobne do duchów lekkich. No i co one robią? Te nieokrzesane to są takie, które nas wywracają na ulicy. Dosłownie, wywracają nas na ulicy. Że na przykład właśnie duchy nieokrzesane, słuchajcie, wprowadzają wypadki. Albo mamy stłuczki,
To są już duchy takie, które mogą nam bezpośrednio wyrządzić krzywdę. Że jak ciągle mamy coś w samochodzie, też zepsutego i boimy się tym samochodem ruszyć, lepiej tego nie róbmy. Że jak na przykład mamy jakieś częste skaleczenia i ciągle na przykład mamy a to nogę gdzieś przekręconą w bucie, albo jakieś skaleczenie, albo jakieś infekcje, to są duchy nieokrzesane. One wprowadzają bezpośrednio nas w taki uszczerbek zdrowia. One to czynią. I to na pewno są duchy nieczyste, takie trudne, z którymi sobie też musimy poradzić. I jeżeli mamy na przykład, coś nam się ciągle dzieje, macie coś takiego, że z jednej choroby wchodzę w drugą. Jedno wyleczyłam, to znowu mam zapalenie ucha, to znowu mam jakieś takie mniejszej rangi choroby, ale na przykład gdzieś jakiś tam, tutaj mi mam jakieś zapalenie, tutaj mi się coś wyskoczyło, albo zapalenie spojówki, albo mam jakiś katar sienny ciągle, a to sobie palca uciąłam. To są duchy nieokrzesane, które wprowadzają w nasze życie takie zdrowie, taki uszczerbek na zdrowiu. Taki nietrudny, ale to już wtedy wiemy, że to jest duch nieokrzesany. I on właśnie jest twórcą tych wszystkich wydarzeń. Że na przykład na prostej drodze lecimy jak długie albo spadamy ze schodów. To są duchy nieokrzesane. I wtedy się zwracajcie do nich. Duchu nieokrzesany, odprowadzam cię do światła bez szkody dla nikogo. I powtarzajcie to kilka razy na zasadzie, że nie, że my się ich nie boimy, albo nie zrobią nam, ale one też chcą pootwierać sobie portale do nas i zobaczyć, jak my sobie z tym radzimy. Może nas też sprawdzają, na ile to jest, a jeżeli już naprawdę jest bardzo dokuczliwy, no to wtedy przychodzimy na oczyszczenie energetyczne. Wtedy się kładziemy, odprowadzam cię do światła bez szkody dla nikogo, bo nie możecie odprowadzać, idź sobie. Na przykład idź sobie, duchu nieokrzesany, wiem kim jesteś i co dalej z nim? Kogo go odsyłacie? Komu go dajecie? A, to będziemy o tym mówić, właśnie. A czy wy wiecie, że jak odprowadzamy duszę do światła, to jest dwóch przedstawicieli, którzy odprowadzają tę duszę? Jest jeden anioł i archanioł. Anioł jest odpowiedzialny od świata tu żywych, a drugi od świata zmarłych. I oni sobie przekazują tą duszę. Wiecie? Powiem. Jak jesteśmy już przy, bo mogę zapomnieć i nie będziecie mieć wiedzy. Jak te wszystkie duchy, które tutaj wam podaję i na przykład w pracy medium, zaznaczam, w pracy medium, gdzie odprowadzam i wzywam wszystkich opiekunów duchowych, wszystkie zastępy archanielskie, wzywam anioła Azraela. Kto to jest anioł Azrael? Słuchajcie, to są podstawy. To musicie wiedzieć. Jak piszą. Azrael. Poszukajcie sobie go. To jest anioł śmierci, który jest czarniusieńki. Czarniusieńki. Azrael. One mają, zauważcie, właśnie te nazwy po hebrajsku. A kto jest tutaj opiekunem do odprowadzenia dusz po stronie żywych? Który archanioł, jak myślicie? Gabriel. Gabriel. Gabryś. On jest właśnie takim mocnym przewodnikiem, który, jakbyście widzieli, że dusza człowieka odchodzi i oni stoją po dwóch stronach. Tak jakby sobie dawali ręce i przeprowadzają. Ja ci daję tutaj duszę, przeprowadzą dalej. I ja widzę, jak oni przeprowadzają tę duszę. Oczywiście Gabriel nie przekroczy świata zmarłych. On tylko przeprowadza i daje Azraelowi, żeby przeprowadził tę duszę bezpiecznie dalej. Przepiękne widzę te przejścia, ale musicie wiedzieć, kto to jest. Czyli prosić zawsze archanioła Gabriela o przeprowadzenie duszy na tamtą stronę. I wtedy wzywam anioła Azraela i archanioła Gabriela do przeprowadzenia duszy na tamtą stronę. I mówisz, idźcie do światła. I trzeba poczekać, aż te dusze odejdą.
Często przy oczyszczaniach energetycznych ja używam tego. Dlatego, że jak jest jakaś dusza, która nie przeszła i się podłączyła do nas, to ja ich wzywam. I tak samo przy oczyszczaniach domów. To jest podstawą, że ja ich wzywam. I nie wiedzą ludzie o aniele śmierci. Co więcej, jak przeczytacie o Azraelu, to Azrael nawet potrafi przyjść do żywego, jak czuje już przy nim śmierć. Stoi. My mówimy, że widzimy kogoś z kosą. Nieprawda. No właśnie. To jest Azrael. Napytać, tak powiem, biedy, zrobić sobie krzywdy, gdy go wezwiemy. Nie wzywajmy go. My go wzywamy tylko wtedy, kiedy chcemy odprowadzić byta z domu, duszę, która się zabłąkała, ale z nimi pracować konkretnie, żeby wzywać go, nie róbmy tego. Ja wam tylko podaję, że oni są do odprowadzenia dusz. Jak czujecie, że jakaś dusza się wam zaplątała, to najpierw wzywajcie Archanioła Gabriela i Anioła Śmierci Azraela, żeby tą duszę bezpiecznie przeprowadził, ale praca z nimi, absolutnie nie pracujcie z nimi. Bo oni wtedy będą, ja nie znałam przypadku, żeby coś złego zrobiły, ale wiem, że Azrael przychodzi do żywego, potrafi stać przy nim kilka dni, bo już wie, że dusza tego człowieka za chwilę odejdzie. I on już zadba o to, żeby ona bezpiecznie przeszła. I często słyszę od moich klientów, wie pani co, ja przy matce czułam takiego, ja nie wiem kto to był, ale tak bym widziała jakąś wielką, piękną szatę. Jakąś wielką, piękną, ma bardzo piękną, świetlistą taką poświatę, taką jakby miał jakiś płaszcz za sobą. To jest Azrael. On stoi, nic nie robi i czeka, żeby ta dusza bezpiecznie, żeby zabrała tą duszę bezpośrednio już tam do światła, żeby się nie błąkała. To Azrael robi, ale potrafi przyjść do żywego. Zwiastuje śmierć. Tak samo jak przychodzi do wypadków. Matka mi mówi, pani Aniu, moje dziecko leżało w rowie, ja widziałam, że jeszcze żyje i czuję, jak ktoś ciemny przychodzi. Ja nie wiem, pani Aniu, co to było. Ja mówię, ja nie tłumaczę wszystkim, że to jest anioł Azrael, tak? No po co mam takie rzeczy mówić? No po prostu dusza pani dziecka już odeszła. Ciało zostaje, dusza odchodzi. Ona sama sobie wie, kiedy ma odejść. Ona już jest gotowa odejść. No. Pół roku przed śmiercią, tak, przyśniło mi się. Widziałam czarnego anioła i białego. Oni są odpowiedzialni za odejścia. Gabriel, bardzo mocny, czuwa nad tym, żeby ta dusza się nie błąkała, tak samo jak i Azrael. Musicie się zapoznać z tym aniołem Azraelem, bo on pomaga przy sytuacjach, kiedy już macie śmierć w rodzinie, możecie wtedy poprosić, żeby te dusze się nie błąkały i poprosić, zaznaczam Gabriela, on jest archaniołem, i Azraela o odprowadzenie tej duszy bezpiecznie do światła, żeby się już tam gdzieś nie błąkały, bo często po tych 40 dniach, słuchajcie, są przypadki, kiedy te dusze są dalej zawieszone, zwłaszcza jakie dusze nie odchodzą, jak myślicie? Nie odchodzą do światła. Które są bardzo związane ze światem materialnym, na ziemi. Tadeusz, jakby tak było, to by było super. Śmierć tragiczne, umierają. Tragiczne. A co z samobójcami? Też. Wiecie, że kilkadziesiąt lat nawet nie odchodzą takie dusze? Samobójcze? Śmierci nieświadome. Nieświadome, czyli te, które też należą do samobójców. Bo ktoś powie, jak to? To nie był świadomy, że chce się powiesić? Nie, nie jest świadomy, bo on to robi pod wpływem emocji, czasami, nie wiem, złości, czasami używki jakieś, bo jest pod wpływem alkoholu. To nie jest świadomość. Co więcej, ludzie, którzy odchodzą w szpitalach i są w takich śmierciach klinicznych tak zwanych, albo tracą świadomość kilka dni przed odejściem, to są też śmierci nieświadome. I później przychodzą i rozmawiam z nimi i tak, to jest tak, palec w ustach i tak, a do kogo ty to mówisz? Dom. A ja umarłam? Ja mówię, Jezu, mi się już normalnie gorąco robi. Jak to? Umarłaś? Mamuś, przecież umarłam. A umarłam?
I wiecie co? Wtedy medium też musi to mieć dane informacje. Zobacz, tu jest twój grób. Tu wtedy i wtedy odeszłaś. Wtedy i wtedy cię rodzina pożegnała. Idź, przeczytaj. A nie podoba mi się. Miała być ciemna płyta, jest jasna. No. Tak przychodzą z takimi informacjami. A ty jas? Miała być ciemna płyta. A tak, umarłam. A w maju tak ciepło było. Tak rozmawia, ale dopiero wtedy już się przekonują, że oni umarli. Czyli podczas odejścia, czy ileś tam dni, czy ileś nawet miesięcy, oni nie są świadomi, że oni odeszli. Jak to? Chcę otworzyć oczy. Ala tak mówiła. Chcę otworzyć oczy. Nie mogę. Gdzie ja jestem? Też. Pierwszy kontakt z żoną Tadeusza był taki. Leżę. Ja chcę otworzyć oczy. Dajcie mi otworzyć oczy. I nie może. Ja ją za rękę trzymałem, łzy mi kapały na ręce, na jej ciało. No bo Ala też nie odeszła świadomie. Tak mocno, że jakbym poczuł, że jej w końcu połamie tą rękę. Tak. Chciałem, żeby się wybudziła. I tak jakbym usłyszał, ała, coś takiego. Nieświadome. Czyli nawet jeżeli umieramy w wyniku choroby, ciężkich chorób, to my odchodzimy na zasadzie, że nie jesteśmy świadomi. Oni przychodzą i tak, ja umarłam. Umarłam albo kiedy? Ja mówię, to idź na swój grób i opisuj mi wszystko, słuchajcie. A miała być, ja mówię, mąż ma jasną płytę? No jasna. A mówię, że miała być ciemna. No bo córka tak chciała. Ja mówię, no to on czyta, wie, że zmarł, ale od razu mówi, a dlaczego ta płyta taka? A dlaczego taka? Albo medium też musi rozpoznawać, która dusza odeszła w wyniku spalenia. Słuchajcie, ja miałam kilka sytuacji, znaczy kilka, no coraz częściej już poddaję mi się kremacji, ale moje babki mówiły tak, na świat przychodzisz w całości i w całości odchodzisz. Może komuś się to nie podoba. Idziemy, mamy XXI wiek i ktoś powie, dobrze, palimy i tak dalej. Ja nie wiem, ja wolę śmierci czy odejścia tradycyjne. I jeżeli za życia o tym rozmawiamy, to jest okej, bo ten, który od nas odchodzi, wie, że będzie spalony. Ale jeżeli nie wie, a w większości przypadkach tak jest, i on się po śmierci mówi tak, co ze mną zrobiłaś? I kobieta płacze. Boże, ja już wiem, Pani Aniu, o czym on mówi. Ja wiem, o czym on mówi. I ja mam troszkę mniejszy kontakt z tymi duszami, które są poddane kremacji. Jednak mniejszy. Ci, którzy są pochowani tradycyjnie, tak jak to było, to moje babki mówią, pamiętaj, że ludzie, którzy będą się palić i będą dokonywać kremacji, to jest poganizm, to jest pogaństwo. Nie wiem, dlaczego tak mówiły, ale później się już dowiedziałam. Dlatego, że to nie jest w naszej kulturze. Słowianie się palili, wikingowie i tak dalej, ale to jest pogaństwo, słuchajcie. To nie jest z wiary chrześcijańskiej. Są ludzie, którzy bardzo doświadczali tamtej strony, na przykład Robert Monroe. I oni mówią, piszą w książkach o tym, że w czasie palenia kremacji palicie się jak w piekle. Jak w piekle się palicie. Tak, tak. Jak w piekle. Miałam taką odpowiedź człowieka z mężczyzną, który stanął przede mną i mówi tak, matka, mówi, mama pociągła mnie za rękę i mnie uratowała. Uratowała mi serce. Ja tak słucham i nie wiem, no powtórz to, co powiedziałem. One chcą wszystko, żeby medium przekazywało. I mówi, pani mąż mówi, że matka go uratowała, bo palił się i czuł się jak w piekle. Mówi, Boże. Chociaż niby była jedna rozmowa na ten temat, jedna. Ale jednak spalenie go było błędem, przynajmniej dla tej duszy. Ona jest wyzwolona, ale tak jakby mówili o tym cierpieniu. Jakby się nie godzili z tym. Że w tak ostateczne odejście od świata. Ostateczne, słuchajcie, ostateczne. Ostateczne. Oni mają większy problem z inkarnacją. Większy problem z inkarnacją. Większy.
Także temat, słuchajcie, rzeka. Ja wam to wszystko przybliżę, ale jak mówimy o tym, w jaki sposób, to ja jestem za tradycyjnym pochowaniem naszych zmarłych, ze względu na to, że to dla mnie jest to, co kiedyś babki mówiły, że to jest złe, że dusze nie wiedzą, jak się naprawdę będą czuli, a później przychodzą i ten kontakt jest mniejszy. A już na pewno jest bardzo rzadki kontakt z duszami, które są po reinkarnacjach. Przepraszam, no jak się oddaje narządy, po transplantacjach. Niestety mam bardzo rzadki kontakt z tymi duszami. Miałam z taką dziewczynką, która mówi tak, a gdzie jest moje serce? Albo gdzie są moje oczka? A gdzie dałaś moją wątrobę? Dziecko, które miało 12 lat, które przyszło śmierć kliniczną, ona mówi, to ja teraz będę szukała tych swoich narządów. Jeżeli ona znajdzie osobę, która jest jakby ofiarowana jej te narządy, to ja nie wiem, co się będzie działo. Pani Aniu, opowiadały osoby, które mają transplantowane serce, czy tak, inaczej się zachowują. Tak, że ja czuję, mi się piwo smakuje. Tak, inaczej, słuchajcie, się zachowują. Inaczej noszą fryzury, słucha innej muzyki, na inne zupełnie choroby choruje. To jest przejęcie z tych organów, tak jakby w nas weszła zupełnie inna osoba. I ja też rozmawiam z takimi osobami i z tego chłopaka, którego był bardzo czynny zawodowo, wszystko go interesowało po przeszczepie serca, jest chłopakiem, który siedzi w swoim pokoju, jest smutny, co prawda nic złego nie robi, ale jest jakby był przygnębiony. Oni nie dają informacji o osobie, skąd pobrane są organy, bo nie wolno takich informacji. Ale możemy się tylko domyśleć, jaka była to osoba, co przechodziła, a może taka z natury była smutna. Więc to wszystko niestety musicie rozpoznawać. Jak przychodzą dusze po transplantacjach, a przychodzą, to one stoją, przepraszam was, to stoją tak, jakbym widziała tylko połowę twarzy, ja zaraz je rozpoznaję, połowę twarzy, albo bez ręki i mam wrażenie, że ja nie wiem, czy ja widzę duszę, czy mi się wydaje. I nagle mówi, nie mogę mówić, bo jest mi ciężko, zobacz, ja za chwilę odejdę. Bardzo szybki jest kontakt z nim i bardzo krótki, czyli bez mnie nie jest długo. Ja prowadzę sesję nawet do godziny, do półtorej i tak potrafię z nimi długo rozmawiać, a jeszcze nie chcą odchodzić, jeszcze się odwracają, jeszcze machają, jeszcze by chcieli zostać. Dobre medium rozmawia długo z duszami, bo znam bardzo dobre medium, ale takie, które mają taki bardzo krótki kontakt, dwuminutowy, trzyminutowy, od tego się zaczyna, Krysiu. Czyli powiedzmy, jeżeli masz taki kontakt 2-3 minuty, to one już później pozwolą ci prowadzić ten dialog dłużej. Ale to zależy, na jakie duchy natrafisz, które będą ci się przyglądać. Jakie ty życie prowadzisz? Co zapisujesz? Czym się zajmujesz? Mało tego, co jesz? Ja na przykład dzisiaj sobie zrobię to, mam na to ochotę. Nie, no za chwilę mi przechodzi, już nie mam na to ochoty. Nie, już nie będę tego robić. I za chwilę przychodzi mi jakiś duch i ja mówię, aha, mlaskanie. No to teraz muszę zjeść to, co on by chciał, na co on miałby ochotę. Wiecie, jakie to jest ograniczenie człowieka? Naprawdę, że nie potrafię na przykład odpoczywać. Ja się położę, aha. Jejku, nie, no szkoda tego czasu, no co ja będę siedzieć i no, mało co odpoczywam, ale potrafię się zregenerować, jak ich proszę, zwłaszcza tych protektorów, których wzywam i proszę o siłę i energię, to w ciągu 15 minut ja dostaję siły i już jestem zdrowa. Zwróćcie uwagę na tych przewodników duchowych, jaką mają siłę, bo one wszystko sprowadzają duchy niestety, one z nimi przychodzą. One z nimi współpracują, a jeszcze jak znamy hierarchię archanielskie i anielskie, no to już w ogóle. Ja bez nich nie zrobiłabym niczego. Także nie tylko, że duchy przychodzą, ja z nimi rozmawiam i przekazuję, ale to są cała odsiecz tej pomocy, którą ja mam, bo ja z nimi pracuję.
I mój dzień, który się zaczyna, to właśnie od wzywania tych wszystkich przewodników, o prośbę o pomoc, aha, jeszcze o tym nie, jeszcze o tym doręczycielu wiadomości, przecież ciągle z nim pracuję, to jest taki wysłannik, który Krysia pomaga duchom dawać informacje, to jest właśnie doręczyciel wiadomości i przez niego my dostajemy wiedzę ducha. Wiedzę, czyli wszystkie informacje, które ja wam dzisiaj powiem. Jak będziemy mówić o aniołach i o archaniołach, to wam wszystko tutaj powiem o przewodnikach duchowych. Weźmiemy sobie książki i będziemy z tego korzystać. Później dam wam jedną książkę, którą mam jedną. Bardzo trudno ją dostać, ja nie wiem dlaczego, bo to nie jest wiedza dla mnie, ale dla was. Ale też bardzo pomocni, ale to bardzo są właśnie aniołowie urodzeniowi. Zapiszcie sobie duchy dobre, czyli już przechodzimy do tych dobrych. Zapiszcie sobie właśnie duchy życzliwe. Duchy mądre. I duchy uczone. Taki, który przyszedł do Tadeusza, to jego tata jest duchem uczonym, czyli takim, który jest o poziom wyżej, czyli taki, który stanowi jakie stanowiska, możemy je rozpoznawać. Duchy życzliwe, duchy mądre, duchy czyste i mamy tu ducha dobrego. Zaczynamy od ducha dobrego, czyli to jest taki, który ma osiągalny bardzo duży poziom, czyli wysoki poziom. Rozmawiamy w ogóle z duchami dobrymi, czyli czujemy jego energię, jego postać, że to są duchy, które za życia postępowały dobrze, więc można ich bardzo dobrze rozpoznawać. One przychodzą w zasadzie jako nasza rodzina, czyli wiemy, że na przykład mama, babcia i tak dalej to jest duch dobry i możemy spokojnie z nią rozmawiać. Ale nie tylko. Słuchajcie, jak przychodzą duchy dobre i wiemy, duchu dobry, ja wiem, że ty jesteś w postaci mojej mamy, córki, kogokolwiek, prośmy właśnie ich tutaj o nasze życzenia. Czyli, a może mi powiesz, jak mam rozwiązać taką i taką sprawę? Pamiętajcie, tylko z duchami dobrymi możemy coś takiego osiągnąć, bo one mają wyższy poziom tam po drugiej stronie. Czyli jeżeli czujemy, że przychodzi, albo śni nam się mama, czy ojciec, czy ktokolwiek z rodziny, dobry, kto za życia postępował dobrze, to prośmy ich o opiekę. A może pomożesz mi w rozwiązaniu takiej sprawy? I zobaczcie, że przychodzi jakiś moment, jakiś czas za kilka dni i my już wiemy, jak to mamy rozwiązać. Także oni właśnie stają się naszymi przewodnikami duchowymi i wtedy możemy poprosić ich o wsparcie. Pobudzają dobro i oczywiście zapobiegają złu, czyli właśnie jeżeli coś dzieje się złego wam w rodzinie albo na przykład są jakieś kłótnie, to poprosimy ducha dobrego wtedy o właśnie pomoc. Albo zrób, żeby tego konfliktu w rodzinie nie było, przecież ty nad tym panujesz, bardzo cię proszę o pomoc. Czyli zwracamy się bezpośrednio do takiego ducha. Mieliśmy ducha... Wracamy do ducha życzliwego. Słuchajcie, jego sobie oprawcie w ramki. Duch życzliwy. Dlaczego? Dlatego, że to jest duch, który służy ludziom. Jedyny duch, który... Wiecie, jak go rozpoznajemy? Że na naszej drodze spotykam ludzi bardzo życzliwych. Jak nie spotykałam przez 30 czy 20 lat, nagle spotykam ludzi życzliwych na swojej drodze. Ale komu życzliwy? Edytka, ta osoba, która odeszła od ciebie, to ona miała gruby głos? Taki doniosły? Ojej, bardzo rzadko kiedy się kontaktowaliśmy. Nie pamiętam tego. No, bo taki doniosły głos teraz mi przychodzi i mówi tak, ty takiego ducha życzliwego za chwilę poznasz. Czyli na twojej drodze jest informacja, że stanie ktoś bardzo życzliwy. Bardzo życzliwy. I jego poproś o spełnienie dalszej twojej drogi. Kto pracuje? Pracujesz duchowo? Staram się, rozwijam się w tym. Interesuje mnie to bardzo. Edytka, słuchaj, co duch mówi.
pracujesz duchowo. Koniec, kropka. Widzicie? Już widzi. Bardzo doniosły głos, czyli duch życzliwy. Spotkasz na swojej drodze ludzi życzliwych. Czyli będziesz widziała, że to jest duch życzliwy i zawsze się z nim kontaktuj. Duchu życzliwy, pozwól mi pracować duchowo, bo to są duchy, które nam służą, ale też mamy bardzo silną opiekę. Jeżeli, tak jak mówię, jak my możemy go poznawać? Magda dostaje kogoś życzliwego, ja ci pomogę. I my, to on chce mnie gdzieś tam coś wprowadzić. Jak to? Tak sam od siebie mi chce. Są tacy ludzie i przestańmy widzieć coś złego w tych osobach. Jak mi daje tą życzliwość, to po prostu z tego korzystam. Jak jest dla mnie życzliwy, to ja też będę dla niego życzliwa. Oni się nami opiekują. Uważajcie na te znaki, na zasadzie, jak jest życzliwy dla mnie, to ja też się tym będę odpłacała. Oni nam służą. Czyli rozpoznajmy w osobach nie tylko tych, jak duch przychodzi życzliwy, ale wśród żywych możemy nagle spotykać osoby, które są nam bardzo życzliwe. I wtedy one się nami opiekują i mówimy tak, duchu życzliwy, jeżeli już przyszłeś do mnie, ja wiem, że będziesz mi służył i będziesz się mną opiekował. To są duchy tylko od tego i nie bójmy się tego słowa, że on nam służy, bo one od tego są. Także jeżeli ja się zwracam o jakąś pomoc, to proszę ducha życzliwego. Duchu życzliwy, przybądź do mnie i pomóż mi w tej sprawie, albo opiekuj się mną, bo na przykład potrzebuję cię w drodze, na przykład. Ale takich duchów, pamiętajcie, duch życzliwy przychodzi w postaci żywych osób. O tym mówimy, żywych. I nagle co się dzieje, że ja takich fajnych ludzi spotykam? To jest działanie ducha życzliwego. Elu, dla córki poproś takiego ducha życzliwego, bo potrzebne jest to jej chłopakowi. Tego ducha życzliwego. Ale ten duch życzliwy to on najpierw jako kiedyś, którzy ludzie tacy byli, znaczy to już jest ten duch po tej drugiej stronie. On już ma swoje zadania. I on naprowadza do nas. Tak, tak, wysyła, ale my musimy jego prosić, bo on już tam dostał takie zadanie, tam po drugiej stronie i przychodzi duch życzliwy i czeka, żeby on się nami opiekował. Czyli możemy go prosić, duchu życzliwy, przybądź do mnie. A jeżeli jesteś, to postaw mi na swojej drodze takich życzliwych ludzi albo opiekuj się mną i służ mi. Po prostu proszę cię, żebyś mi służył. Naprowadza, daje nam drogę, tak. Oni tam mają, słuchajcie, swoje zadania po drugiej stronie, więc one mają pewne kategorie. To tego sobie oprawcie w ramki. Teraz. No, no pewnie, że tak. Teraz. Nie wiem, kto to jest. Jest jakaś kobieta. Elu. No bo wiadomo, że nie będziemy na forum, ale muszę powiedzieć. Czy ty masz jakiś lęk o tego chłopaka, córki? Nie. Wiesz, jak on dostaje informację, że on jest niestabilny. On jest taki, nie wie, w którym kierunku idzie. Jemu jest potrzebne wsparcie. Jest informacja, czy jemu kogoś brakuje z rodziny? No jego mama zmarła, jak miał 3 latka. Nie. Samo się tak... To mama. Jest informacja, że brakuje mu... kogoś z rodziny, kogoś z rodziców. Co by przed chwilą powiedziałam, że przyszła jakaś kobieta. Ona chce, żeby on był stabilny, żeby on nie wybierał złych dróg. Wybiera, Ela, wybiera. Mama, jeżeli możesz powiedzieć, to proszę powiedzieć mu, że matka, zrozmawiałaś z medium, przyszła matka, która będzie się nim opiekowała. To jest ten duch życzliwy. Powiedziałam przed chwilą, przyszła kobieta.
Dlatego zapytałam, kto z tej rodziny mu brakuje? Czy Panie Aniu, są gwarancje, że jak mamy takiego ducha życzliwego, to będzie nam naprawdę dobrze? Tadeusz, przede wszystkim nie mamy wiedzy na temat tych duchów, tak jak ja nie miałam. I przerażało mnie to, że byłam małym dzieckiem, a już uczono mnie takich rzeczy. Ale ja doświadczam to na każdym kroku. Na każdym kroku. I proszę nie tylko ducha życzliwego, którym rzeczywiście sobie oprawiam w ramki. I proszę go, że może nie chcę, żeby on mi służył, ale bardziej, żebym się mną opiekował. Ale możecie śmiało o to prosić. Jeżeli poznacie kategorię tych duchów, to im dajecie szacunek. Dajecie szacunek, czego one bardzo chcą. I może jak nas coś spotka złego, to może nie będzie to aż tyle złe. Na pewno nie. Zapobiegacie różnym trudnym sytuacjom, które same doświadczacie. Kategorie duchów są bardzo ważne, żebyście ich wzywali, znając na przykład tego ducha życzliwego czy ducha dobrego. A przejdziemy teraz do ducha mądrego. Czyli zobaczcie, oni tutaj kierują naszą właśnie, ci, którzy rozwijają się duchowo, to właśnie proście ducha mądrego. Oni rozwijają, siedzą w naszej podświadomości. Tu. Na wysokości trzeciego oka. To jest duch mądry. Rozwija nas tak bardzo szybko w tej duchowości, że otwieramy tak mocno to trzecie oko i tak dużo skupiamy koło siebie ludzi. Bo tak, rozwijam się duchowo, tylko nie wiem, w którym kierunku mam pójść. Wy sami musicie sobie wybrać. Edyta, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. Edytka, z czym jest związany dźwięk u ciebie? Dźwięk. Tak jakbyś... Jakby to było na zasadzie dźwięku. Pracujesz z czymś takim? Nie. Słyszę u ciebie jakiś dźwięk, że chcesz iść jakąś drogą duchową, tylko jeszcze nie wiesz jaką. Nie wiem. No. To się z czasem sprecyzuje, bo to jest, słuchajcie, szeroki wachlarz, kim ja mam być w tej duchowości, ale nie mieszajcie energii. Jeżeli mam być medium, to zwracajcie i przychodźcie na warsztaty, czy do mnie, czy do kogoś innego, którzy bezpośrednio taką wiedzę wam przekazują. A nie trochę tego, trochę tego, trochę tego. Będziemy później, jak będziemy jutro robić numerologię, to wam powiem, jakie kto ma predyspozycje, jaką powinien pójść drogą. Ale pamiętajcie, że to jest wasz wybór, nie mój. Co wam najbardziej odpowiada, bo ja nie mogę wam narzucić, tylko ja chcę, żebyście się jak najwięcej dowiedzieli, że możemy prosić na przykład duchów życzliwych o taką informację i zaraz się budzicie, zaraz, już wiem. Oni poddają nam myśl i tak jak duch mądry, Edytko, odnośnie ciebie, to on przychodzi i daje ci taką informację, idź tą drogą, bo ona będzie dobra. Bo to jest duch, który siedzi na trzecim oku, czyli wchodzi w naszą podświadomość. On kieruje naszą podświadomością. I też możemy go prosić wtedy, kiedy mamy takie mądre dzieci, które chcą się uczyć, chłoną naukę. Prośmy takiego ducha mądrego, żeby przyszedł do naszego dziecka i pomógł mu, że tak powiem, wejść w tą mądrość, żeby nie robił jakichś złych rzeczy. Duch mądry potrafi pracować z naszą podświadomością, czyli jak dzisiaj powiedziałem ci, że tak zrobię, a jutro już się to zmienia, to znaczy, że tutaj jest jego opieka. Jego wsparcie, czyli już tak nie myślę, jak mówiłem, bo czasami najpierw wyprzedzamy myśli, a później się dopiero zastanawiamy, co zrobić. Także pracujcie z duchem też mądrym. A jeszcze duch mądry czasami jest bardzo wyniosły. Czyli jak zobaczycie taką postać, głowa do góry, i rozpoznajecie te duchy, to będziecie wiedzieć, że to jest duch mądry. On jest czasami bardzo taki godny i wyniosły. Ja takiego ducha też zobaczyłam, Tadeusz, w twoim tacie, bo on tak siedział sztywno, miał podniesioną głowę. Na pewno był to duch wyższy, ale i mądry. Czyli ja mam wiedzę, ja tutaj dysponuję ludźmi. To są duchy mądre. To są duchy mądre. On był taki, tak samo jak przy Eli. Przy Eli też przyszedł mąż, który mi tutaj salutował i był taki zbudowany, duży, ale taki pewny siebie. Taki pewny siebie, tak Elu? No, taki pewny siebie. Tylko, że już innymi energiami przyszedł, tak? Panie Aniu, to znaczy, że mój ojciec
ojciec, powiedzmy, był 40 lat naczelnym dyrektorem, 1300 ludzi zarządza zakład przemysłowy, musiał się znać, ja to widziałem, na ludziach bardzo. Uh-huh. I to jest ta wiedza, którą osiągnął i którą teraz pani mówi, że przeszedł i jest taki, no to tak by dokładnie... Dalej robi to samo. Dalej robi to samo, bo słuchajcie, inne duchy, które są takie lekkie, niedoskonałe o tym, co mówiła, oni tam dostają rzadko kiedy zadania, dlatego że ich no, tak naprawdę tam trochę zwalczają i one dlatego przychodzą tutaj i robią krzywdę żywym. Pani Aniu, ale ja jeszcze mam coś takiego, bo tak mi mam kontrowersyjne myśli na ten temat, no. Bo na przykład też i mój ojciec, tak jak każdy z nas ma swoje, powiedzmy, tę dużą duchowość, znajomość dusz ludzkich, innych ludzi, uh-huh. ale również potrafi coś tam broić w życiu. No więc jak to się ma to do tego świata, w którym tam przebywają? Czy to, to co kiedyś tam nabroili w życiu, jak każdy człowiek, czy to... Ale nie na tyle, ale Tadeusz, ale nie na tyle, no, każdy z nas będzie tak tam osądzany, ale z tego, co osiągnął tu na ziemi, że był takim, a nie innym człowiekiem, nie robił wam krzywdy, nie zostawił... My mówimy o takich duszach, które odeszły i naprawdę czyniły zło, czyli biłem, czy źle traktowałem swoją rodzinę, albo kogoś, nie daj Boże, zrobiłem krzywdę, czy zamordowałem i tak dalej. To są, słuchajcie, ludzie, którzy siedzą w astralu. Cały czas siedzą w astralu, nie przejdą na drugą stronę, bo już po prostu ich tam nie wpuszczą. To jest ciężki żywot. Bardzo ciężki. Jak ktoś, jak to Kościół mówi, jest czyściec, jest niebo, niebo, to ja wam teraz powiem, nawet dzieci nie idą do nieba. Niektóre dzieci nie idą do nieba, słuchajcie, tu nie... Ja znam dzieci, które potrafią mówić, które za życia potrafią im tak... A dlaczego mama do mnie nie przychodzi? Ja tu mi jest tak zimno i ciemno. I ja mówię, Boże, co ty dziecko, jesteś w astralu. Dziecko, które odeszło pod, no, w wypadku, ale takim wypadku, które no, spowodował inny jakiś wypadek. To jest śmierć nieświadoma. I ktoś by powiedział, nie, dzieci idą do nieba. Nieprawda. A dlatego, że wypadek sprawił, że nagły wypadek, dziecko nie dostało się po prostu na tamtą stronę. To, co mówiłam, śmierci nieświadome, z wypadków, samobójcy, mordercy, ktoś, kto za życia, nie wiem, bardzo źle postępował, nie przejdzie. To znaczy tam przewodnicy jacyś, którzy tam... Nie puszczają. Właśnie... To jest tak. Ale mają świadomość, że to dziecko... Tadeusz, posłuchaj, stoją na ziemi. Przechodzą na drugą stronę. I to jest tak. Ktoś idzie do góry, do światła i stoi. Ja mówię, ile tu stoisz? Pięć lat stoi. Dopiero medium może przeprowadzić na drugą stronę albo po mszach gregoriańskich. Bardzo długich mszach gregoriańskich ta dusza może przejść. Dostaje odkupienie, odpuszczenie. I idą. To jest tak, jakby z ziemi odchodzili, idą i stoją w górze, jakby w kolejce. A po bokach są ci, którzy wchodzą do takiej ciemnej tuby i są poprzyklejani, jakby byli w ciemnych kanałach. To jest astral. Jak chcecie, żebym rozwinęła ten temat, to mówcie mi jutro. To dziecko w sumie było prawie 30 lat. A przy Grażynie dziecko było 30 lat. 30, no. Ona może. A kobiety, które... To jest astral. Kobiety, które mają poronienia. To ja mówię, co to za dziecko krąży? Pani Aniu, ale to jest poronienie. No, ale jest. Nieodprowadzone. Dziecko, które z różnych przyczyn życiowych jest, no, musi być usunięte. To jest dopiero. Ja nie chciałem przyjść na świat, czy chciałam. I koniec. I siedzi. I zaczynam mieć problemy przy czakrze sakralnej. Czyli tej kobiecej, zaczynamy mieć kołatania serca, bo dziecko jest nieodprowadzone dalej. A nam się wydaje, że poszło do nieba i koniec. Ja tutaj
przywiozłam turmaliny, to wam pokażę, jak to wygląda. Zawsze musi być to kamień szlachetny, nigdy półszlachetny, nigdy nie oszlifowany, bo tam już jest ręka człowieka i to już zupełnie inaczej działa. I sam Tadeusz wie, że jak nosi sobie turmalinek, to ma spokój. A miał takie palpitacje serca, słuchajcie, że myślałam, że Tadeusz zawału dostanie. No to były takie, no właśnie, takie poczucia stanu garderoby, jak przypadkiem sprzątałem mieszkanie i miałem tutaj w kieszonce, teraz tu mam torbie, ale zdjąłem koszulę i powiesiłem sprząt i wziąłem drugą i zapomniałem go przyłożyć, a byłem przekonany, że go mam tutaj przy sobie. No i zacząłem się źle czuć. Bardzo, gdzieś tak po kilkunastu minutach, ale gdy się dołączyłem, myślę sobie, o Holender, jednak grypę będę miał. Myślałem, że tej zimy się nie będę miał, nie? Ale gdy dołączyły się takie samopoczucia złe, niechęci do życia, takie tragiczne, bardzo silne rzeczy, to takie rzeczy, które tam doświadczałem po podłączeniach demonicznych bytów, jak takie same, co kiedyś miałem, co pani mnie oczyszczała. I wtedy nagle ręką machinalnie stuknąłem się, nie mam go, szukam go, patrzę, jest na biureczku wyjęty. W zasadzie włożyłem go i to minęło z minuty na minutę, wracałem do normy. Tak się zdarzyło kilka razy, że zapomniałem, wyjąłem go i wtedy, gdy go ponownie miałem, to wszystko było w porządku. Także to działa, to dla mnie to było zaskakujące. To jest jedna z największych ochron, bo ona rozbija ciemne energie. Czarny turmalin rozbija czarne energie. Moje babki mówiły kiedyś na to czarny piryt. Pani Aniu, ale on może działa na takie czarny duchy demoniczne, czarny. Bardzo ciemne energie. Prawda? Ale o to nam chodzi, bo jeżeli mamy do czynienia z tymi duchami, które wam dzisiaj wymieniłam, to one niosą za sobą zło i one walczą z dobrem, więc my musimy się tym bardziej ochraniać. Ja widziałam, słuchajcie, taki film w Stanach, bo w Stanach jest, słuchajcie, tego bardzo dużo. Ja rozmawiałam praktycznie z całym światem i rozmawiam z Polkami, które wyprowadziły się do Stanów i one mówią tak, pani Aniu, żeby kupić dobry dom nienawidzony w Stanach, to trzeba mieć trochę wiedzy. Dlatego, że tam było bardzo dużo złych wojen i różnych takich rzeczy złych, które pozostały na ziemi, po prostu na ziemi. I jest dużo tych domów nawiedzonych. Ale co one mówią? Właśnie one mówią, że bardzo dużo w Stanach jest demonologów. Demonolog to się zajmuje typowo od demonów. On wchodzi do domu. Kobiety są też w tym bardzo silne. Wchodzi do domu. To demon co potrafi zrobić? Chycić za szyję i pierwsze co to zrywa? Czarny turmalin. Tak jest mocny ten kamień. Tak się boją do tego podejść. Tak chroni i tak rozbija ciemne energie, że pierwsze co to i zerwał czarny turmalin. Więc jest coś na rzeczy, słuchajcie, że to chroni, bo ja wiem, ja nie podaję wam głupot. A poza tym, jeżeli już się chronimy, oczyszczamy, to w każdej pracy duchowej, którą otwieracie, to nie ma mowy w ogóle o zabezpieczaniu się. Musicie się zabezpieczać i musicie się chronić, bo jak podchodzicie do klienta, czy nawet powiedzmy robicie masaż komuś i nie jesteście zabezpieczeni, to wy te wszystkie choroby tak naprawdę i te wszystkie jego myśli i energie przechodzą na was. Później się zastanawiacie, ja się też czasami po klientach źle czuję, wcale nie mówię, że nie. Ale ja ze względu na to, że ja bym też nie dała rady pracować z duchami, gdyby one mnie atakowały, ja bym powiedziała, no nie, no wysiadam, po prostu nie dam rady. Nie po wszystkich duchów energii jakieś on chroni, prawda? W zasadzie chroni te wszystkie ciemne, czyli mamy świadomość, że nic do nas złego nie przyjdzie. Ale jak mamy czarny turmalin, słuchajcie, schowany gdzieś tutaj w kieszonce, czy w bluzce, czy gdzieś blisko ciała, to mamy gwarancję, że do nas nie przyjdzie taka energia. Ona przyjdzie gdzieś obok, ale do nas nie przyjdzie. Musimy się tym chronić. Znaje, przychodzi duch wyższy, no to jest problem, bo ona nie nadąży ani za nim pisać, ani ja proszę na przykład. Ja często mówię wolniej, wolniej, poproszę wolniej. To jest coś takiego, o Jezu. Ile ja mam razy to powtarzać? Na zasadzie takiego, bardzo szybko mówią. To wynika z tego, że oni się boją stracić z nami kontakt, z żywymi,
że za chwilę będą musieli odejść, bardzo ściągają energię. Już nie mówiąc o tym, że jak ściągają energię, no to ja mam ręce do kostek. Ja się po prostu czuję tak wypompowana, że różne duchy reagują na mnie. Raz mniej, raz więcej. Markus też mi dał popalić. Ja? Monika, ja po prostu, ja myślałam, że ja już nikogo nie przyjmę. Mnie tak strasznie bolała głowa. Mnie tak strasznie bolała głowa, że on mi dał tak popalić. Myśmy wtedy były we Wrocławiu, prawda? Mnie tak strasznie dał Markus popalić, że on cały czas miałam wrażenie, że czułam jego śmiech, takie zadowolenie, ale on cały czas gdzieś był w moim otoczeniu. Pomimo, że go odprowadzam, on jest cały czas w moim otoczeniu. Jak on wchodzi, tak, bo on był bardzo energetyczny, Markus, bardzo. Taki na zasadzie, że chciał pokazać, że jak się cieszę, że on tutaj jest, ale to też zabiera mnie energię. Pamiętacie, każde medium, które mówi, że jest silne i po tym się czuje dobrze, to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo on zabiera naszą energię. Tak jak byty zabierają naszą energię i się żywią tą energią, to wtedy jak wiecie, że jesteście słabe, nie macie siły, ręce idą do kostek i w ogóle tak jakbyście byli w odwiecznej depresji, to jest byt. I on się żywi waszą energią. On pobiera wszystkie moce i wszystkie siły, które są mu dane. Po prostu, ja to mówię tak, spija na naszą krew. Ale wtedy, kiedy przychodzą dusze i się z nimi kontaktujemy, musimy wiedzieć, jakie są granice tego. Przekazuje duch wyższy, on oczywiście poczeka, ja mu wszystko przekazuję, nawet muszę powtórzyć tak, jak on chce, ale mówi, powiedz mojej siostrze, tak miałam ostatnio, że ona robiła badania tu, on nawet nie powie na co, powie tu. O tak, pani Aniu Tarczyco, ale wszystko w porządku. Jak to w porządku? Dlaczego w porządku? Ja tu widzę coś. Dlaczego w porządku? I zmieniam momentalnie głos. Dlaczego w porządku? Jak w porządku? I cały czas powtarza, denerwuje się. Ja mówię, czy mogłaby pani jeszcze raz przebadać tą tarczycę i pójść gdzieś do innego lekarza? Wyobraźcie sobie, że o, nie przyszło już do mnie, ale zadzwoniła mi pani Aniu. To jest niesamowite. Mój brat przekazał mi, że coś mam i rzeczywiście to była błędna diagnoza. Czyli one przepowiadają przyszłość. Widzą, że coś się z nami dzieje, albo że mamy tam w tym miejscu nie jechać, nie być. A skąd on wie, że ja tam jadę? Nie wiem. Pani Aniu, ale może, bo moja żona, jak miałam umówioną wizytę w zeszłym roku u pewnej pani Jasnowic, o której mało co życia nie utraciłem, i w nocy po pierwszej budzę się, rano miała być ta wizyta i mam obraz tej Jasnowic, która w telewizji występowała, jako strasznie się marszcząca i taka wiedźma straszna, taki błysk gdzieś kilka sekund, 4-5 sekund. I później mimo wszystko zbagatelizowałem to, poszedłem do niej, bo no bo cóż mi się może stać? Ja nie wierzyłem. U Jasnowic, tak? Tak, u takiej Jasnowic, medium. I bo niektórzy Jasnowidze nie radzą sobie z pewnymi energiami, które potrafią... Nie oczyszczają się to dobrze. Potrafią otworzyć portal i... Nie oczyszczają się. I to jest skutek. Ja coś takiego miałem, byty demoniczne, które później dosłownie na granicy traty życia. Straciłby życie. Mówię wam, straciłby ten człowiek życie. Ja nie zawsze mogę odebrać telefon i więcej, no, ale ja mam jedną zasadę. Jeżeli ktoś do mnie dzwoni, to mnie potrzebuje, to ja odzwaniam. Czasami się ktoś już zgłosi, większość się zgłosi, czasami nie. Dlatego zawsze proszę informację, bo łatwiej mi odpisać, niż się zastanowić, kto do mnie dzwonił. Z racji tego, że ja wolę sama rozmawiać z tymi klientami, jest tak, że ja wiem, że Tadeusz wtedy dzwonił, no i nie mógł sobie poradzić. Natomiast wtedy, kiedy nie chcielibyście widzieć tego człowieka, w jakim on był stanie, serce jakby miało wyskoczyć, byt powoduje zawał. Wiecie, że powoduje zawał? Byt powoduje zawał. Tak odczuwam. Że po prostu serce chce wyskoczyć, jakby rozdzierał serce na pół, jakby ktoś wam drapał pazurami. Takie szpony. Dwa razy po tej wizycie. Ale wyjaśnij mi, dlaczego tak się stało, ponieważ osoby, które są tak przyjmowane, ja bardzo staram się, żeby to nie było tak. Ktoś wychodzi i ktoś wchodzi.
Słuchajcie, to jest tak jak moje babki mówiły, spróbuj się tylko o kogoś otrzeć. Otrzeć. Już masz energię. I osoba, która nawet przechodzi koło tej drugiej osoby, czyli tak jak Tadeusz, on wchodził, a ktoś wychodził, ściągnął o energię z tego, który wyszedł. Tam chodziło chyba o dziecko, prawda? No jakby z dzieckiem wychodzi. I momentalnie dziecko, chodziło o dziecko, które zmarło, momentalnie on się źle czuł, właśnie przy sercu. I myślał, że po prostu ducha wyzioni. Ja musiałam przysiadać na ziemi, tak się bronić na podłodze, przez całą noc nie spałam, myślałam, że nie wytrzymam tego, że umrę. Już się przygotowywałam, że ja umrę. No i tak było. A przyczyną tego to jest właśnie to, że takie osoby się... No ale co, Tadeusz, no widzisz, to jest właśnie to też złe potraktowanie klienta. Pamiętajcie, że w takiej pracy duchowej my musimy być odpowiedzialni, albo róbmy to dotąd, dopóki komuś nie pomożemy. Naprawdę, trzeba to robić dotąd, dopóki nie pomożemy. I często bywa tak, że jak ty dzwonisz i no, wyszłeś przecież od tej pani i prosisz o pomoc, to usłyszałeś bardzo nieładnie, prawda? Przez telefon, takie darcie się na... Nie, ale to już wtedy już było powiedziane, że śpisz z trupem, tak? Że śpisz z trupem. No tak, no bo... Jasno widzę, no nie można wszystkich do jednego worka włożyć. Nie wolno, nie wolno, nie, nie. Są bardzo odpowiedzialni. Przykładem pani jest, ale no, ja bym przestrzegał przed chodzeniem do różnych, bo czy czasami uzdrowiciel potrafi... Uzdrowiciel, który ma, bo słuchajcie, uzdrowiciel pracuje od, no, energią, tak? Pracuje energią, bioterapeuci pracują energią. Pytam się, kiedy oni się oczyszczają? Bo skoro jeden wchodzi za drugim, albo jeszcze w drzwiach, no to przepraszam bardzo, no to oczyszczam i co? I pakuję te ręce znowu do tego samego człowieka? No może, no, akurat nie musimy przyciągać tego złego, ale może się stać tak, że zamiast nam pomóc, to nam zaszkodzi, bo on ma dobre intencje w sensie pomocy, tylko my ściągamy już inną energię z innego człowieka, bo nas dotyka, to są ręce. Ja przy oczyszczeniu energetycznym słyszę tak, pani Aniu, zapłaciłam za oczyszczanie energetyczne, ja mówię, dobrze, a jakie było to oczyszczanie? No przez telefon. No to dobrze, a było to oczyszczanie? Ta pani się umówiła z panią na to oczyszczanie? Nie. A to przepraszam, a to jak się to zadziałało, to oczyszczanie? No ja jej wysłałam zdjęcie, napisałam jej wszystko, co ten. Zdjęcie pani tam, która z oczyszczania dostała, uzdrowiciel, tak a propos. No i mi powiedziała, że od 18 do 20 oczyszcza. I ja mówię, co proszę? Ale kiedy? Tego dnia czy innego dnia? Była pani wtedy przy tej słuchawce? No nie byłam. Aha, no to super, no to gratulacje po prostu, no to gratulacje, no nie róbcie takich rzeczy. No bo to jest brzydki biznes, który ktoś robi za waszymi plecami. Dajecie zdjęcie. Wiecie, co z tym zdjęciem mogą zrobić? Przewrócić wam życie do góry nogami. Nie dawajcie nikomu zdjęcia. Jeżeli nie macie do tej osoby zaufania, albo jej w ogóle nie znacie i szukacie, jak to ostatnio klientka powiedziała, uzdrowiciel24.pl, no to ja myślałam, no ręce opadają, no po prostu. Ja mówię, co, pani człowieka nie zna, wysłałam pani zdjęcie, wysłałam mu co najgorsze pieniądze i od 18 do 20, gdzie, niby jak on to oczyszczał. Co pani miała w tym momencie robić? No nic, ja się myłam tam naczynia, sprzątam. Mnie no, po prostu jakaś paranoja. Ja też zrobiłam termin z taką panią egzorcystką, która chciała zajrzeć w moją aurę. Potrzebowała na to ode mnie zezwolenie. Wysłałam jej zdjęcie, pewną kwotę pieniędzy. No i umówiłyśmy się na jakąś godzinę, żebym do mnie zadzwoniła, czy ja do niej i porozmawiała na ten temat. No i ja do niej dzwonię i pytam się, no i jak tam, co? Mhm. Wszystko dobrze. I to było wszystko. Ola, no to jest to samo, co o tym, co ja teraz mówię. I to było wszystko. Ale w czym ci to pomogło? No w niczym.
No, w czym ci to pomogło? Nie tylko dla mnie, tylko dla mnie i męża. Daję kasynę. Super. Sami jesteśmy ofiarami. No. Sami. Sami. Nie wysyłajcie, was proszę, nie wysyłajcie zdjęć. Albo jeżeli już wysyłacie, to przy kontakcie osobistym z tym zdjęciem. Wiecie, jak ja pracuję z ludźmi, na przykład kiedy się umawiają na sesję, wiecie jak to wygląda? Jest terminarz, godzina 20, siadam przed komputer, kamera, proszę bardzo, rozmawiamy. Rozmawiamy o przyszłości, możemy oczyszczać, wtedy wiem, że to jest ta osoba, ona mnie widzi, ja jestem wiarygodna, bo ona mnie widzi, może się położyć, co prawda to nie jest już takie oczyszczanie, jakby było, natomiast pomagam tylko i wyłącznie ludziom z zagranicy, którzy nie mogą przyjechać do mnie, a potrzebują mojej opieki czy mojej pomocy, to wtedy to robię. Natomiast nigdy, ale to nigdy, nie znając osoby w ogóle, ona mi wysyła zdjęcia, na co ja nigdy nie pozwalam. Ja mówię, że Panią, nie, ja się w takie coś nie boję. Proszę mi nie wysyłać żadnych zdjęć, nie będę czegoś takiego robić. Musicie wiedzieć, że tak samo pracuje medium. Jeżeli wy robicie kontakt ze zmarłymi przez komputer, czy przez jakiś komunikator, to są to po prostu kpiny. Dlatego, że nigdy dusza nie przyjdzie do osoby, której nie widzi. Ona musi widzieć, tak jak tutaj wam pokazałam, że przychodzą dusze, kiedy widzą rodzinę, czują rodzinę. Po co ja mam te wszystkie osoby ściągnąć do siebie i do wszystkich miast, w których jestem? Bo wiem, że te dusze, przede wszystkim musimy wiedzieć o tym, że jest to dla nich szacunek, dla tych dusz. Nigdy nie zrobię kontaktu przez komputer z duszami. Nigdy. Jako medium. A dlaczego pani nie robi kontaktu? Bo nie robię, bo ja w to nie wierzę i nie przyjdą te dusze tak, jak widzą i czują was, że wy przyjdziecie, oglądacie się, że widzicie, że w gabinecie mi wyłączają telewizor albo światło, które się cały czas pali. Widzieliście takie światło, jak jest tutaj i jest zgaszone, a żarówka dalej świeci? No to ja wiem, że jest duch ochronny przy mnie, czyli ten duch wyższy i ja wiem, że on jest i ja się tego nie obawiam. Ale ja pracując z ludźmi wiem, że nie można robić z tego, no nie wiem, przynajmniej ja tak pracuję i nie dopuszczajcie nigdy do tego, żeby to było przez medium, kontaktuje nas duszą przez ekran komputera czy jakiegoś komunikatora, bo to jest niedopuszczalne. Oni nas nie będą szanować i bałabym się, że po prostu ta dusza już do mnie nie przyjdzie, bo ja sobie żarty z tego robię. Nie, dla nich jest potrzebny szacunek i oni wszędzie przyjdą, gdzie wyczują rodzinę. Były takie sytuacje, że umawiałam się z kimś, ktoś nie dojechał i na przykład duch widzi, że jest godzina 15, i on już czeka, ja już go czuję, już spaceruję. I ona nie dojeżdża i mi tak, gdzie ona jest? Gdzie jest? Czuję takie stękanie. Są nawet po prostu bardzo punktualni. Oni na tą 15 są i ja już czuję, że ta dusza już jest. A ktoś nie dojedzie z takich czy innych przyczyn, koniec. Ja już go muszę odprowadzić, ja już mam następną pracę z nim. Bo dobrze, spokojnie, on przyjdzie, zobaczysz, on przyjdzie. Naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to robić. Większość medium robi to przez ekran komputera. Macie z tym do czynienia? No ja też tak zrobiłam i w tym się dowiedziałam, że moja mama jeszcze nie przeszła. To było 2 miesiące temu. Przez medium też w telewizji i że moja mama jeszcze nie przeszła 2 miesiące temu. Ale widziałaś to medium przez komputer? Tak. No to chociaż tyle. Widziałyśmy się i... No, to chociaż tyle. I powiedziała, że była dla ciebie wiarygodna, Olu? Powiem więcej, to będzie wiadomo, kto to jest, bo to jest bardzo znana osoba. Ale nie musisz mi mówić, tylko czy była wiarygodna. Czy była, jeżeli czujemy wiarygodność tej osobie, to no ja się nie komunikuję. Natomiast jeżeli chociaż podjęła i widziałyście się, to okej. Okay. Znaczy robi to z mężem, mąż widzi, ona czuje. Jak to... Nie rozumiem tego. Mąż jest widzący, może widzieć. Jasnowidzem. Jest jasnowidzem, jest widzący.
a ona sama więcej czuje. No to co, łączą te dwie energie? Oni tak, to robią razem. No to nie jest medium, Olu. Mówi, że ona jest medium. No to jakim jest medium, skoro ona czuje, a ten jest jasnowidzony? A co, po co medium jest jasnowidzenie, przepraszam bardzo? Albo jest ten duch, albo go nie ma. Więc posługujemy się za pomocą myśli, energii, słowa i tak dalej. Wszystko tu musi być. Ja nie neguję absolutnie, ale takie połączenie dla mnie, no nie jest to dla was trochę takie śmieszne? No albo jest medium sama w sobie i czuje i pracuje, albo nie jest mi tu potrzebne. Jasnowidzenie, słuchajcie, to jest zupełnie inna przestrzeń, bo my mówimy o przyszłości, Dobrze, Olu, ja nie neguję, natomiast tak jak mówię, że jeżeli była dla ciebie wiarygodna, spokojnie, ale przynajmniej podeszła do tego komputera i zrobiła. Ale ludzie, którzy robią to za plecami, to pytam się takich osób tak, jaką ma pani gwarancję, że ten ktoś z panią w tym momencie pracował i pomógł pani w takiej czy innej kwestii? Nie macie żadnej gwarancji, bo ta pani wtedy robi 100 innych osób, a wy zostawiacie te zdjęcia, gdzie później przeszywają jej energię i tak dalej i mogą zrobić z tym, co tylko chcą. Moje babcie często mówi tak, pamiętaj, uważaj, komu dajesz zdjęcie. Bo ona z tym zdjęciem, czy ten chłopak, który się chce na ciebie zemścić, to zrobi wszystko. Na tym są wykonywane energie wudu i tak dalej i różne inne rzeczy. Takie zdjęcia, Olu, powinny być odsyłane. Poproś o zwrot swojego zdjęcia. Koniecznie. Białej ściany. To chciała widzieć twoją aurę. Tak, chciała z aury wyczytać i potem dzwoni i mówi, no co... Jest w porządku, okej. Okay. Wiedziała, tylko wszystko jest okej. Okay. No, ma zablokowaną czakrę serca i gardła. To już ci powiem. I jak mogę ją odblokować? Trzeba pracować z wszystkimi 7 czakrami. No to ja robię to, ale nie wiem, czy jest jakiś rezultat tego. Słuchajcie, musicie znać czakry, musicie się nauczyć, bo naprawdę to nie jest trudna sprawa odblokować sobie czakry. Musisz poznać je wszystkie 7. Pracujecie z czakrami? Pracujecie z czakrami? Pracujecie? Kto? Ale nie, no ja was pytam, czy pracujecie z czakrami, znacie Krysia? Ja nie pracuję. Tak, można to wyczuć po prostu. Już. Ja wam powiem, słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama możecie sobie pomóc. Nie musicie płacić i chodzić do specjalistów w sensie, bo tak jak są byty, no to już musicie iść. Ale możecie odblokowywać sobie czakry, bo one nie są zablokowane tylko bytami, ale mogą być na przykład chore. Albo przeżywacie coś, jakiś bardzo trudny stres. Czakry się zamykają momentalnie, chronią się. Zamykają się. I nigdy nie oczyszczamy czakry tu, od czakry korony, tylko od dołu. Natomiast musicie wiedzieć, że czakra korony jest czakrą najsilniejszą i przez nią uwalniamy wszystkie inne blokady. Czyli pracujemy z czakrą korony. Do tego są też potrzebne. Możecie się uwalniać przy płytach. Ja właśnie przyjąłam najpiękniejszą płytę, która istnieje. Najpiękniejsza. Czakra podstawy korony. Kręgosłupa, ta pierwsza, ta, która od nich też idzie bardzo dużo blokad, najpiękniejsza. I jest wszystkie 7 takich płyt, których możecie po prostu pracować sobie i puszczać, na przykład na odblokowanie czakr. Bardzo polecam takie płyty, ponieważ Bartosiewicz, który tak naprawdę skomponował te płyty, są właśnie na nasze zmysły. Odblokowuje każdą czakrę przy takiej płycie. Ja ją dzisiaj wam puszczę, żebyście sobie posłuchały,
jak pięknie jest skomponowana ta płyta. To nie są jakieś relaksacyjne, nie, nie, nie. To są płyty, które zdecydowanie uwalniają wszystkie blokady z czakr. I jest do czakry korony, i jest do czakry serca, do splotu słonecznego i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli mamy zablokowany splot słoneczny, co też chodzi o pracę duchową, i jeżeli my się na przykład nie oczyścimy, a mamy zablokowany na przykład splot słoneczny, słuchajcie, na wszystko zaczynamy chorować. Na wszystko. I to nie jest tylko udziałem byta, ale tam jest cała jama brzuszna. Wątroba, śledziona, czustka, jelita i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zaczyna chorować. W ogóle moje babki zawsze mówiły, jak cię boli żołądek, to ty będziesz miała wszystkie choroby, bo od tego zaczynają się wszystkie inne pochodne choroby. Wszystkie. Jelita, żołądek i tak dalej. Splot słoneczny jest bardzo wyczulony na byty, bo one bardzo lubią tam siedzieć. Bardzo. I jak nas czasami mamy takie czkawki, albo mamy taki nieżyt żołądka, albo drażliwe jelito, bardzo często jest to przykład na podłączenie byta. On tam żeruje po prostu, żeruje. Jak nas, tak jak mówiłam, jak mamy problem z czakrą gardła i jesteśmy, nie że nas boli, ale na przykład mogłam powiedzieć coś do drugiej osoby i się jej nie bałam, a teraz mam tak, aż mnie tu zatyka, nie mogę nic powiedzieć, to znaczy, że macie zablokowaną czakrę gardła, ktoś spowodował to zamknięcie albo przez też jakiś stres. I, no i przez tę sytuację, ja, która byłam taka otwarta do ludzi, mogłam wszystko powiedzieć, a teraz nic nie mogę, nawet jak sobie już ułożę cały wierszyk w domu, to i tak tego nie przekażę. To już wtedy wiecie, że macie zablokowaną czakrę gardła. Ale ja nie mam takich problemów. Czakra trzeciego oka. Kiedy się blokuje? Wtedy, kiedy przychodzą na przykład do was inne istoty i potrafią też zablokować, czyli te duchy potrafią zablokować, żebyś nie widziała tego. Ale trzecie oko jest bardzo potrzebne i wręcz nie wyobrażam sobie pracy duchowej, jeżeli czakra trzeciego oka jest zablokowana. Koniec. To jest też połączone z czakrą korony, czyli myśli, podświadomość jest inna i wszystkie inne z tym stworzone problemy. Nie będziecie z tym pracować, czyli potrzebna jest czakra korony i potrzebna jest czakra trzeciego oka. Nie mam gardła chyba. Czyli nie mogę jakby wypowiedzieć, gdzieś mnie ktoś lub coś blokuje, trzeba z tym popracować. A następne czakry, na które bardzo kobiety też chorują, to jest czakra sakralna. To wiecie, która jest czakra sakralna, tak? Druga, czyli ta, która jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie płciowe. I tu jest też układ moczowy i tak dalej, jeżeli jest zablokowana. I coś się dzieje, na przykład spowodowane chorobą, to sprawdźcie, czy czasami nie ma byta. Często na przykład osoby rodzące, albo takie, gdzie były na przykład poronienia, czy też usuwania ciąży, ona będzie chorowała. Ją trzeba po prostu odblokować. Ale one się zamykają przez to, że się chronią. A jak są za długo zamknięte, zaczyna następna czakra chorować. Bardzo ważna czakra, ta podstawy korony, która jest pierwszą czakrą, nie wiem czy wiecie, ale jak macie problem z pracą i nie możecie dostać pracy lub utrzymać pracy i ciągle wam brakuje na to, to ona jest odpowiedzialna za finanse. Jeżeli jest zablokowana i boli was kręgosłup, no to macie zablokowaną czakrę podstawy, właśnie ta płyta od tego jest. I jest, właśnie mówiłam o tym czerwonym kamieniu. Czerwony koral to jest odpowiedzialny za czakrę podstawy kręgosłupa i nią się, tym się wzmacniajcie. Albo nosić czerwoną bieliznę. Bardzo szybko się odblokowuje czakra podstawy kręgosłupa właśnie przez czerwoną bieliznę. Noszenie czegoś czerwonego. Ja tutaj mam parę koralów, więc możecie sobie zakupić, natomiast noście po prostu w ogóle czerwoną bieliznę, bo to też odblokowuje. Natomiast nigdy nie pracujcie tylko z jedną czakrą, tylko musicie odblokować wszystkie po kolei, wszystkie. Wszystkie, nie ma oczyszczania jednej czakry, bo wprowadzacie później coś niefajnego.
A jak już mówimy, Ola, o tym, że ktoś tam prowadzi to przez komputer i tak dalej, to jeszcze o tyle było to dobrze, że widzisz tą kobietę, ona sobie rozmawia. Ale ktoś, kto nie daje wam terminu, zbiera tylko zdjęcia i co najgorsze pieniądze, dla mnie, przepraszam, to są pasożyty. Którzy wprowadzają w naszą pracę, też jesteśmy wrzucane do jednego worka. Ktoś będzie tylko zdalnie pracował i są tacy ludzie, gdzie nigdy w życiu nie przyjęli klienta w domu czy osobiście, bo znam takie osoby. I pytam się, jak to z tymi energiami jest? To tylko było dlatego zrobione w ten sposób, ponieważ ja mieszkam w innym tak. kraju. I powiem ci, Ola, teraz tak. Jak ja mówię, nie przeprowadzę sesji medium i tylko takiej sesji nie przeprowadzę, to mi tak, jak do pani dojadę, a za 2 miesiące słyszę, że już jest w Polsce. Dało się? Dało się. To nie jest tak. I ja jestem przede wszystkim bezpieczna, bo ja się boję, bo ona mówi tak, ale czemu się pani obawia? Ja mówię, ja? Nie, to pani nie będzie miała spokoju. Dlatego, że te dusze przez komputer, musicie wierzyć, są mniej odprowadzane. Nie dacie rady tego odprowadzić. Jeżeli już nawet przyjdzie, to nie mamy szacunku dla tej zmarłej, bo nie mamy i nie są odprowadzone. Ja tego po prostu nie poradzę sobie z tym. Wiem, że ona nie odejdzie, bo praktycznie z kim ja rozmawiam? Z ekranem czy z tą drugą osobą? I rzadko kiedy się pokazują. Nie robię tego, bo ja wiem, żeby nie przekraczać pewnej granicy. I tak samo jest uzdrawianiem waszych czakr, waszej aury. Dlatego kazała zrobić zdjęcie na białym ten, bo chce zobaczyć waszą aurę i tyle, co mogła zrobić. Ale gdyby się mocniej przyjrzała, że jednak są czakry poblokowane, to by powiedziała, proszę panią, jest problem z tym. Chociażby to powiedziała, a nie powiedziała, że jest wszystko w porządku, bo nie jest w porządku. Natomiast pamiętajcie, nie wysyłajcie takich zdjęć. Ja jestem temu przeciwna. Lepiej poczekać, iść do osoby, do której możemy dojechać, żeby się spotkać z nią, żeby ona was widziała, my ich i wtedy mamy wiarygodność. No po co ja mam przyjmować i po co mają mi chodzić, że tak powiem, ci ludzie po gabinecie albo po tych wszystkich miastach? No przecież od tego jestem, żeby się z nimi spotkać. Chyba łatwiej się rozmawia z osobą, którą się widzi. Prawda? No łatwiej. Można coś o niej powiedzieć, a może on mi się podoba, a może zachowanie. A tak to wy nie macie gwarancji, że ktoś z wami popracuje na odległość. Ja nie mówię, że w ogóle nie pracują, ale jeżeli to nie pomogło, no to macie efekt taki, jaki się zadarzył. W zasadzie żaden. Jackowski też na zdjęcia pracuje. Ale on inaczej pracuje. On jak jasno widzą tych zmarłych szukających. Poszukiwanie zmarłych. Ja to do Krzyśka, bo jesteśmy, do Krzyśka to mówię tak, Ania, kuźwa, ja to jestem tylko od tych śmierci, ja to tylko szukam tych, którzy zginęli. Tak Jackowski mówi. Ostatnio, słuchajcie, w Ciborzu, jak ja miałam spotkanie w Ciborzu, tam byłam zaproszona przez tą telewizję, no to miał przyjechać Jackowski i ze względu na to, że szukał właśnie tej, on szukał tego Dawidka, pamiętacie, że była taka, no, więc Jackowski nie dojechał, no wszyscy byli tam, no, zdruzgotani, że nie ma Jackowskiego, ale on tak pracuje, bo on ma tego bardzo dużo, no ale nie porównujmy Jackowskiego do normalnej osoby, gdzie ma doświadczenia 25 lat i może sobie na to pozwolić, bo on, słuchajcie, tu się pracuje z tą prawą naszą stroną, ona jest odpowiedzialna właśnie za to, co wam mówiłam. Ona jest odpowiedzialna, często ja też tak robię i czasami mnie boli właśnie tutaj przy tej półkuli prawej, bo ona jest odpowiedzialna za właśnie pracę duchową. Bardzo często jasno widzę, czy medium, jak przychodzi duch, to właśnie tutaj po tej stronie. Ona mnie po prostu paraliżuje. Tak. Ja wam teraz narysuję, żebyście wiedzieli. To jest... Bo macie którąś bardziej wypracowaną. Ola, ale to znaczy, że coś ci się otwiera, więc się tego nie bójcie. Ja się nie boję tego. No. Dobrze się czujecie przy mnie?
są jakieś, no, no. To właśnie o to chodzi, że są czyste energie. Czyste energie. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś się tutaj wam zadziało. Ja zawsze uprzedzam, że wy też przyjeżdżacie z innymi energiami i gdyby się coś działo, to się przesiadacie w inne miejsca, tak jak Grażynka tu przyszła i było w porządku, bo do Madzie przyszła dusza, do Edyty przyszła dusza. Właśnie te, które mi się pokazały. Wiecie, jak ja tylko weszłam tutaj, to widziałam kondukt pogrzebowy, jeden, drugi, czyli takie świeże kondukty pogrzebowe, dlatego zapytałam, już mi duchy dawały znać, a ja, a kiedy ja, a ja, a ja, i tak się przegadują. We Wrocławiu, Monika, przed tobą, tylko że w innym terminie, też we Wrocławiu, muszę wam to powiedzieć, bo to mnie też zaciekawiło, ale to jest dla was otwarcie, żebyście wiedzieli, że w każdej chwili możemy usłyszeć te duchy. Przychodzi pani bardzo sympatyczna, która chce się skontaktować, jeszcze nie wiem z kim, bo mi takie wiadomości nie są potrzebne. Ja widzę, kto przychodzi i mówię tak. Przed panią jest, co mi, ja mówię, Boże, coś mi się porobiło, czy coś. Widzę, jak mężczyzna siedzi w piaskownicy. I duch mi pokazuje, że tak jakby bawił się w piasku. I ja mówię, Jezus, no jak jej to przekażę, no jak w piaskownicy? I ja mówię, wie pani co, to jest dla mnie dziwne, ale przychodzi do pani mężczyzna, siedzi w piaskownicy i tak jakby grzebał w tym w piasku. A mówię, tak pani Aniu, bo mój mąż zmarł w piaskownicy. Bo poszedł z wnuczką na plac zabawy, była piaskownica i tam zmarł. I wiecie, że tak się pokazał? Ja mówię, a teraz kto się zbliża, drugi, i stanął koło niego, patrzy na męża, ja mówię, Boże, ja mam tu dwóch mężczyzn, duchów. Teraz ja, nie, teraz ja będę mówił, nie, teraz ja też przyszłem. I zaczynają się kłócić między sobą. Czasami się tak zdarza, bo oni chcą wszyscy przekazać. I ona mówi, Jezus, pani Aniu, ja je słyszę, oni się kłócą. I ja mówię, Boże, jak dobrze, że ona ich usłyszała, bo myślą, że ja sobie coś wymyślam, albo że rzeczywiście to duchy nie przychodzą. Minuta, jak tylko usłyszały, że gdzieś, no, nie rozmawiałem ze mną, tylko z nią, to tak od razu już przestali się kłócić. Mówi, jejku, ja je usłyszałam. Gdybym mogła, to ja te wszystkie sesje bym nagrywała, po to, żeby ludzie wiedzieli, że przechodzą te duchy, jaki mają kontakt, nie tylko, że ja coś tam z nimi robię, tylko żeby wiedzieli, że naprawdę jest ten świat tamtej strony. Jest taka więź dziwna pomiędzy, tak, którą pani przekazuje, z osobą bliską. I ta osoba bliska przekazuje, potrafi takie obrazy, że tak jak to nie, niekoniecznie, ja nie jestem też jasnowidzem, ale takie obrazy, jak my wspominamy z przeszłości jakieś tam rzeczy, prawda, to wspominamy i widzimy te obrazy z przeszłości i to na tej zasadzie. Byłem nagle, tak jak Jackowski mówi, to jest dosłownie 2-3 sekundy obraz, akt notarialny. Tak, i, tak, i, tak, i, pokazują to, duchy, tak. Duchy to pokazują, no i jest taka bardzo wyczulona, jak przy pani i pani Aniu, to człowiek się tak uwrażliwia, że ja nawet nie miałem pojęcia, dopiero później, jak przyjechałem do domu, ja analizuję, tak myślę, jak to było, no niesamowite. Ja widzę, jak mówi, że wącha kwiaty, słuchajcie, mówi do Tadeusza, ja ci dziękuję za kwiaty. Ja mówię, a ja, ale za jakie kwiaty? No leżą tutaj przy oknie. Widzi, a, widziała kwiaty. Ja kupiłem na tydzień przed 26 maja, przed urodzinami, bo ja nigdy nie pamiętam. Ja ciężko pracowałem przez kilkadziesiąt lat i kupiłem taki wazonik pięknych róż, białych, taki mi się tak spodobał. I postawiłem na tydzień przed jej dniami urodzin na cmentarz, żeby to wystawić na grób. I one leżały na stole. I do pani Ani przyjechałem 22 maja, bo na 4 dni przed datą urodzenia i pani Ania mówi, że pani Ala wącha kwiaty, dziękuję panu za te kwiaty. A ja mówię, ale to sztuczne, ale oni tak symbolicznie pokazują, prawda? Ona mówi, że ona wącha kwiaty, ona dziękuję za te kwiaty.
czyli duch wyższy, ona już musi to widzieć. Ona po prostu przychodzi i przekazuje wszystkie wiadomości, które nie zadarzyły się za jej życia, tylko już po śmierci jej, czyli widzi to. To są duchy wyższe, które mówią o istnieniu. Tak. Tak silna, no łaziło mi tak silnie po głowie, no jakby owad jakiś maź. Ja się w nocy budzę kilka razy, że mam całą brodę, jakby mnie spędziła, jakby komar gryzł. Uaktywniają się, słuchajcie, uaktywniają się na tyle, że po prostu przeszkadzają czasami w naszym życiu, bo tak jak mówię, one nie mają poczucia czasu. Znaczy wiedzą, kiedy jest na przykład tam noc, kiedy jest dzień, ale uaktywniają się wtedy, kiedy rzeczywiście bardzo myślimy o pewnych sytuacjach. Albo zbliżają, tak jak u Eli był mąż i on mówi, zaraz, ale to jest moja rocznica, czyli z czym jest związana litera R? Ja muszę to rozpoznawać. Czyli nie koniecznie od imienia, tylko pisze mi literę R. Aha, to jest rocznica. I pytam się Eli, jaka to jest rocznica? A przecież nie wiem, kiedy on ma rocznicę. Zbliżająca się jego rocznica. I przyszedł. Przyszedł, jakby się upominał. Jakby chronił to swoje dziecko. Chronił Elę, że wybacz mi, przebacz mi. On wie, za co mam mu przebaczyć. I takie informacje ja muszę przekazać, bo on po to przyszedł. To mogą być krótkie, zdawkowe informacje, ale dla niego jest to ważne, bardzo. Jak się, słuchajcie, porozumiewamy z tymi duchami, to ja jutro wrócę do tego channelingu i jutro mamy tą słynną numerologię i pokażę wam, jaka jest gdzieś tam wasza droga, bo to jest bardzo ważne. Ale też posługujcie się prawą półkulą. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczniecie pracować z prawą półkulą, czyli bardzo często trzymajcie rękę tutaj po prawej stronie, ona przechodzi przez całą naszą prawą stronę, to ona jest właśnie odpowiedzialna. Ja wam narysuję, czyli jak na przykład mamy półkulę i każdy z was może teraz zobaczyć, którą ma bardziej rozwiniętą. Jak na przykład mamy tu głowę i zobaczcie. Tu mamy prawą stronę, tak jak Ola mówi, że tutaj ma takie drętwienie, a tutaj mamy lewą stronę. Co ciekawe, lekarze mówią, że jak na przykład mamy udar czy wylew i będzie to po lewej stronie, to lewa potrafi przejąć prawą, ale odwrotnie nie ale odwrotnie już absolutnie, koniec. Czyli lewa strona, czyli tą od serca, którą mamy, jeżeli mamy na przykład jakiś udar, to prawa nam pomoże przejąć, ale prawą, lewą nigdy. Lewa prawą nie przejmie, tak? Nie, przejmie. Nie prawą. Lewa prawą przejmie, ale prawa lewą nie. Już jest trudniej. I bardzo trudno ludzie, którzy mają udar po prawej stronie, często nie wychodzą z tego. No, prawda, Grażynko? No. Tak mówią lekarze. I zobaczcie, za co prawa strona jest odpowiedzialna? Za naszą intuicję. Tu jest pierwsze, co powinniśmy prawą tutaj półkulą pracować. Za co jeszcze? Za obrazowanie. Za obrazowanie. Przy prawej półkuli, właśnie jako medium, widzę obraz. Obraz ducha, obraz, to mi się wyświetla, tamto mi się wyświetla, różne rzeczy. I żeby z nią pracować, to bardzo często odsłaniajcie tą prawą półkulę, czyli możecie sobie przysłonić na przykład lewą i popróbować, aha, pracuje mi tylko prawa, intuicja, intuicja, jeszcze raz intuicja. Albo po prostu przytykając rękę tutaj na wysokości czakry korony, tu, i spróbujcie trzymać tak przez ileś tam czasu i zobaczycie, co wam się będzie pokazywało. To jest też otwarcie trzeciego oka. Tak powinniście z nią pracować. Prawa strona. Prawa strona jest odpowiedzialna za intuicję, za obrazowanie, za co jeszcze? Fantazja. Często my mówimy, że na przykład nasze dziecko, czy my lubimy fantazjować, na przykład robimy sobie pewne marzenia, plany. Ona jest za to odpowiedzialna. Prawa półkula to jest nasze obrazowanie, fantazja, intuicja. Za to jest odpowiedzialna. Za muzykę. Muzyka. Tutaj odbieramy.
odbieramy prawą. Madziu, poszło? Poszło? Już jest spokojnie? Bo już widzę, że jest spokojnie, co? Muzyka. Tu. Czyli wszystko wynosimy do prawej półkuli. Zobaczcie, że jak na przykład słuchamy jakiejś muzyki, ta, która nam się podoba, zwróćcie uwagę, przez jaką półkulę to przechodzi. Jak, no musicie się tego nauczyć, wypracować tą prawą półkulę. Aha, tu bardziej odbieram, a tutaj na przykład nie bardzo. Za to jest odpowiedzialna prawa półkula. A za co lewa w takim razie? Za myślenie logiczne, takie matematyka, fizyka. Logika. Logika, lewa, logika. Czyli bardzo często ktoś, kto ma bardziej lewą półkulę rozwiniętą, to on ma takie bardziej ścisłe przedmioty. Ona jest odpowiedzialna za matematykę, za logikę, czyli napiszę wam tu matematyka, ścisłe przedmioty. Przy lewej półkuli mamy jeszcze, słuchajcie, języki obce. Języki obce. No i co jeszcze mamy przy lewej półkuli? Sztukę. Jest odpowiedzialna za sztukę, czyli jeżeli ktoś na przykład interesuje się, powiedzmy, taką historią sztuki i tak dalej, malarstwem, to rzeźbiarstwem, to jest wszystko sztuka. To są wszystko, to jest lewa półkula. Zauważcie przy swoich dzieciach albo przy swoich znajomych, jak na przykład idą na przykład nie, często gęsto jest tak, że wybieram studia przedmiotów ścisłych i kompletnie się do tego nie nadaje. Wybieram studia tylko po to, żeby mieć na przykład papier. I taki człowiek, który się spotyka ze mną, mówi: pani co, ja nie mam nic z matematyką do czynienia. Jestem inżynierem jakichś tam, powiedzmy, mostów i tak dalej. Ale ja kompletnie tego nie rozumiem. Czyli po prostu nie wybrał to w sensie tej odbierania tej swojej lewej półkuli. Już szybciej może języki obce, czyli powiedzmy, ktoś, kto ma bardziej rozwiniętą lewą półkulę, będzie bardziej rozumiał te języki obce. Szybciej się ich nauczy, szybciej będzie rozumiał. Ale ktoś, kto ma właśnie no, logikę, matematykę i tak dalej, to on sobie będzie bardziej radził właśnie z tymi przedmiotami w szkole. Czyli matematykę, fizykę, właśnie takie ścisłe przedmioty. Ale ktoś, kto ma bardziej rozwiniętą tą półkulę prawą, będzie miał z tymi ścisłymi przedmiotami jednak problem. Nie znam ludzi, że na przykład pogodzą prawą półkulę z lewą. Albo jest jedna silniejsza, a druga jest słabsza. Jedna jest odpowiedzialna za to, druga jest odpowiedzialna za to. I zwróćcie to na sobie uwagę, która dla was lepiej pracuje. Z którą lepiej się czujecie. Bo jeżeli, tak jak Monika mówi, ja czuję na przykład lewą stronę, to nie znaczy, że jesteś dobra w ścisłych przedmiotach. Albo, że twoja lewa półkula odpowiada, nie wiem, no bardziej za ścisłe przedmioty, jakoś tego Monika nie widzę, kompletnie. Lubiłaś ścisłe przedmioty? A języki obce? Szybko się uczysz? Wolniej. No, ale jak spróbujemy pracować z prawą półkulą, która jest na przykład właśnie to, muzyka, fantazja, obrazowanie, gdzie przychodzą nam obrazy, nie wiemy skąd, tak jak Krysia u ciebie, że widzisz duchy, to jest obrazowanie. To jest prawa półkula, która nam mówi, aha, pokazuje mi się obraz i nie wiem, dlaczego ja te obrazy widzę. Że jak Tadeusz mówi, że widzi obrazy, no to jest właśnie prawa półkula. Ale to jest przekaz od istot duchowych. No tak, ale to właśnie, ale oni właśnie tą półkulę otwierają. Ona jest bardziej jakby, no tutaj skierowana, tym się masz zająć i tak dalej. Jak sobie tak przyłożymy rękę tu, do prawej półkuli, to już czujemy, nawet takie mrowienie. Już czujemy, powiedzmy, te sygnały. Ale one są tak niedokładne, ale są rozmyte. Czasami się tak zbliżą, że widzę, mogę patrzeć okiem w oko, widzę kształt ust,
poruszanie się tymi ustami i poruszanie się tą głową, ale tylko głowa. I nie wiem, co to jest, to co ode mnie chcą. No ale to, co Olu, ja tłumaczę na zasadzie, że intuicyjnie musimy do tego podchodzić, no, zacząć z nimi kontakt, no bo te początki to są trudne na zasadzie, że chcą się z nami komunikować. To, co mówiłam na przykład Krysi i wam wszystkim, że chcą się skomunikować. A żeby tak było, to co powiedziałam, jak się kontaktujemy ze światem duchowym? Zaczynamy od ziemi. Ja to rysowałam wam kiedyś na poprzednich warsztatach. Wiecie, że Ziemia ma niską energię. To musicie wiedzieć. Zobaczcie. Przychodzi duch. Ziemia. My jesteśmy tu. A tutaj jest ten duch. O, tutaj. On idzie z góry. I zobaczcie, ja jestem na tym poziomie, tu, na ziemi, a on jest gdzieś po środku, czyli przychodzi z góry. Zobaczcie, jaka odległość. Tu jest ziemia, a tu jest duch. W jaki sposób my go mamy usłyszeć, jak on jest tak daleko? Za kontakt z duchami odpowiedzialne są wibracje. Wibruje. Czasami w uszach słyszę taki brzdęk, taki jakby ktoś wam podkręcał głos. On tym reguluje, co duch robi. Jak słyszy, że, jak czuje, że my mamy właśnie po tej stronie, mamy tą intuicję, obrazowanie i tak dalej i mamy rozwiniętą bardzo mocno tą półkulę, to on próbuje się sam z nami kontaktować. I co on robi? Ja na tej ziemi no niewiele zrobię, bo ziemia ma bardzo niską wibrację. Niską. A on ma bardzo wysoką, to co wam pokazuje, bardzo wysoką. On obniża swoją wibrację, a mnie jak suwakiem podkręca, żebym ja go usłyszała.